Społeczność gminy Krzywiń została mocno poruszona za sprawą treści ogłoszenia parafialnego, które widniało na stronie parafii benedyktyńskiej w Lubiniu. Czytamy w nim: sprawa najważniejsza. Patronem szkoły w Lubiniu jest Adam Mickiewicz, ale obecnie częściej słyszy się określenie tęczowa szkoła. Rodzice są zaniepokojeni prawie jednoznacznym postrzeganiem tego określenia w kontekście ideologii gender czy lobby LGBT. Na ten problem zwracali mi uwagę także okoliczni proboszczowie. Sporządzony materiał w poprzednim wydaniu Darmowej Kościańskiej na podstawie rozmowy z rodzicami potwierdził naszym zdaniem ich obawy, którymi postanowili podzielić się z miejscowymi duszpasterzami. Przypomnijmy, iż chodziło w nim przede wszystkim o relacje występujące między dyrektorem szkoły w Lubiniu i szkolnym metodykiem. Zdaniem rodziców, zachowanie dyrekcji, organizacja spotkań w szkole dzieci z wątpliwymi celebrytami przesądziły o całej sprawie, że ich szkoła ma za dużo negatywnych skojarzeń z ideologią LGBT i gender. Sprawa tęczowej szkoły zaczęła się, przynajmniej dla mnie, od tego, że usłyszałem w ogłoszeniach parafialnych po mszy, na której byliśmy z żoną, jak ojciec Kornel przedstawił właśnie tą sprawę i zagrożenia z tym związane. Można zapytać się, skąd rodzice wiedzieli, co tam się działo. No, rodzice nie byli, ja też nie byłem, prawda? Ale były dzieci. Ojciec Kornel został poproszony po tej niedzieli, gdy wygłosił ogłoszenia parafialne odnośnie tęczowej szkoły, przez dyrektora tejże szkoły na spotkanie. Na tym spotkaniu był również obecny sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz ojciec Kornel i jeden z braci zakonnych. Z naszych spotkań wynika, iż informacje na temat szkoły były i są bardzo niepokojące dla rodziców, nawet gdyby obawy wystąpiły w jednym domu. To czyż nie warto wysłuchać i sprawdzić w imię dobra? Pyta ojciec Kornel. Zdaniem rodziców pewien niepokój stwarzają wspomniani panowie, a właściwie ich relacje. Wspomniali oni, iż dzieci śmieją się z tego. Takie zachowanie coraz bardziej bawi dzieci. Oceniają to w kategoriach dziwactwa, a ich pytanie po spotkaniu w szkole z gwiazdą, co to jest burdel mama, zastanawia rodziców, co się dzieje w ich szkole. Dlatego o szkole w Lubiniu mówi się głośno. Kiedy zostało przekazane, że jest to spotkanie z panią Dagmarą, dzieciaki brały telefony, poszukiwały nazwisko, imię i patrzały, kto to jest. Ta osoba, która była zaproszona w 2019 roku w kwietniu, została skazana prawomocnym wyrokiem za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzucone jest stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie kobiet do prostytucji. Potem oczywiście, po tym jak się skończyło, one do domu wróciły i powiedziały też rodzicom, co tam takiego było. I rodzice znów zaczęli szukać kto, co i jak, prawda? I to zaczęło się, tak powiem, robić głośno pomiędzy rodzicami. I akurat to trafiło na kolędę i wielu rodziców właśnie mówiło, że ta pani ma nieciekawą przeszłość. Ty miałaś kiedyś, byłaś współwłaścicielką agencji towarzyskiej. Nigdy nie byłam współwłaścicielką. Co ty mi umniejszasz? Byłam właścicielką. Dobrze, tak, dobrze. Co mnie bardzo zbulwersowało i wtedy już pomyślałem, że muszę coś więcej zrobić, przynajmniej pomóc ojcom i rodzicom i dzieciom oczywiście w tej sprawie, zaangażować się głębiej, to, że pan sekretarz próbował wymusić na osobie duchownej nazwiska osób, które w pełnym zaufaniu powierzyły mu problemy, z którymi się borykają i w których nikt inny nie jest w stanie im w tym momencie pomóc. To było dramatyczne, bo to myśmy się wtedy cofnęli do lat 50., do czasów, gdy grasowało tutaj i siało terror UB.
Dlatego też ze spokojem, oczywiście bez wymieniania nazwisk i tak dalej, sytuacji, dat i tak dalej. Sądzę, że poruszyłem tę sprawę tak no, delikatnie, ale wywołało to rzeczywiście taką no, burzę, może i potrzebną, bo jak coś się dzieje i się więcej ludzi o tym, tak powiem, interesuje, no to coś z tego może być, prawda? Sprawa zaczęła nabierać tempa z tego względu, że pan burmistrz zaczął się bronić w ten sposób, że zaprosił lokalne media, wydał oświadczenie, zaczął mówić o tej sprawie, ale w taki sposób, że media w bardzo nierzetelnym świetle przedstawiły tą sprawę. Te lokalne nasze tutaj media, portale i gazety. Temat został rozmyty, spłycony, wylał się na portalach hejt na ojca Kornela, bardzo wulgarny hejt. Chyba później po tym wywiadzie proboszcza na kolędzie pisałem pisma do burmistrza, żeby była sprawa wyjaśniona. I takie zmyłkowe były odpowiedzi i jedna z ich odpowiedzi była, że tym się zajmuje Komisja Oświaty i zadałem pytanie na Komisji Oświaty przewodniczącego, czy on widzi jakiś problem. Odpowiedział, że nie widzi żadnego problemu. I tak samo się pytałem radnego, jednego z radnych, którzy z jego miejscowości chodzą właśnie do tej szkoły w Lubiniu. Mówił, że też nie widzą radnego, więc temat się skończył, ale jeszcze się spytałem odnośnie, jakie konsekwencje spotkają pana dyrektora szkoły, to powiedział, że będą tylko upomnienie będzie. To spowodowało, że kilka osób zdecydowało, iż trzeba tą sprawę poprowadzić dalej i rozpoczęły się rozmowy z kuratorium w Poznaniu, z kuratorium wielkopolskim. Ja, Paweł Michałowicz, radny, w związku z doniesieniami i wątpliwościami dotyczącymi szkoły podstawowej w Lubiniu, wnioskuję o zaproszenie dyrekcji szkoły w Lubiniu na najbliższą sesję w nawiasie 24 lutego 2020, by mogła się ustosunkować do informacji dotyczących funkcjonowania szkoły. Tutaj jest odpowiedź pana burmistrza. W odpowiedzi na pismo pana data wpływu 6 lutego 2020. Proszę o doprecyzowanie sformułowań w związku z doniesieniami i wątpliwościami dotyczące szkoły podstawowej w Lubiniu. Co pan ma na myśli? Do jakich informacji dotyczących funkcjonowania szkoły ma ustosunkować się dyrektor zespołu szkół i placówek oświatowych w Lubiniu? Proszę o wskazanie. Ponadto informuję, że merytoryczną pieczę nad placówkami oświaty sprawuje Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych są zapraszani na każdą sesję Rady Miejskiej Krzywinia. Doszło do spotkania z panią kurator ówczesną. Niestety było to spotkanie bezowocne. Po prostu zderzyliśmy się z typowo urzędniczą postawą. Nic z tego nie wynikło. We wrześniu, gdy się zorientowałem, że pani kurator poszła na emeryturę, trzeba coś tym dalej robić, że mamy nowego ministra, porządnego, uczciwego ministra oświaty i nowego kuratora w Poznaniu, no to po raz kolejny udaliśmy się do pana kuratora. We trzech pojechał ojciec Kornel, pan Paweł Michałowicz, pan radny nasz, bardzo odważny, który również tej sprawie się poświęcił, no i ja. Dostaliśmy informację, że kuratorium będzie wszczynało od razu, jakby w styczniu odbędzie się kontrola doraźna tak zwana, a w marcu kontrola ewaluacyjna ze strony kuratorium. Trwają obecnie kontrole. Jesteśmy po styczniowej kontroli doraźnej tak zwanej.
mam wyniki tej kontroli, które pan kurator przysłał mi. W tej chwili od 1 do 19 marca trwa w szkole w Lubiniu kontrola ewaluacyjna. Ja jestem tutaj już ponad 30 lat, proboszczem ponad 20. I było to oczywiste, że kiedy była przebudowana szkoła, remont, powiększenie, tutaj taki artysta plastyk zamieszkuje, przyjeżdża i on też zaproponował, żeby każda klasa miała swój kolor. No i żeby jakoś tą nazwę tam jakoś określić, no to kolorowa szkoła, no to może tęczowa, to tak ładniej brzmi. No i tak zostało. W tej szkole są również inne problemy, bardzo poważne. W związku z tym, że pan dyrektor jakby no, czuł się tutaj bardzo pewnie. Główny taki był zarzut, że ja się czepiam czegoś, co już dawno istnieje. Tak, tylko że to miało inny podtekst. A te właśnie ołóweczki i te ołóweczki jakoś pokazują, że to jakby się podkreśla czy podkolorowuje w właściwych kolorach, żeby to wyszło. W holu głównym wisiał swego czasu krzyż, który święcił osobiście Jan Paweł II, papież. Ten krzyż został, gdy się pojawili panowie dyrektorzy, pan dyrektor nowy, został przeniesiony w inne miejsce, także już nie jest zbyt widoczny, delikatnie powiedziawszy, a w holu głównym została wymalowana na takim bardzo widocznym miejscu tęcza, sześciokolorowa tęcza z wyraźnie widocznym kolorem różowym, który w naturalnej tęczy nie występuje. Ten różowy kolor symbolizuje seks w tęczy LGBT, sześciokolorowej tęczy LGBT. To jest wyraźny, niepodważalny symbol LGBT, który jest w tej szkole. Obok, niedaleko tej tęczy, wisi zdjęcie, wielki portret pana dyrektora w żółtych spodniach. Podejrzewam, że nazwa tęczowa szkoła była takim babikiem, żeby ludzie, którzy właśnie jakby w tej dziedzinie się, tak powiem, no troszkę interesują, żeby skorzystać z tego. W ubiegłym roku również pojawiły się w pokoju nauczycielskim też niepodważalne symbole LGBT, kubki. Proszę zobaczyć, kubek LGBT dostępny na Allegro. Te właśnie kubki pojawiły się w pokoju nauczycielskim. Pan dyrektor nie widzi żadnego problemu. Jest tak szczelnie roztoczony parasol ochronny nad panem dyrektorem przez organ prowadzący, czyli pana burmistrza, pana sekretarza, panią przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Krzywiń, którzy doskonale wiedzą o tych sytuacjach od wielu lat, bo ten problem wybrzmiał bardzo głośno. Nie tylko ponad rok temu, jeszcze wcześniej, bo przecież były pisma. I żadna z tych osób, ani pan burmistrz, ani pan sekretarz, który bardzo mocno angażuje się tutaj cały czas w sprawy tej szkoły, ani pani przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Krzywiń nie widzą tutaj nic złego, nie reagują. Jeżeli nie reagują w takich sprawach, to w moim przekonaniu, tak myślę, że po prostu wszyscy oni wspierają ideologię gender. Ja nie posądzam, ale no mówię, jest to pewien taki no wabik, że skoro tęczowo, no to już gotowe, mamy tylko teraz działać. We wtorek miniony doszło do kolejnego dnia kontroli w szkole w Lubiniu, kontroli ewaluacyjnej. I kilka aspektów wzbudziło nasze zaniepokojenie w czasie tej kontroli. Więc wielu rodziców prosiło mnie,
proszę ojca, musimy coś z tym zrobić, ponieważ jakby zakres działalności, on wchodzi właśnie w szkołę. My od dzieci słyszymy. Może są sytuacje bardzo takie jakby naiwne, że dzieciaki widząc pewne zachowania ludzi, nazywają ich bliźniakami, bo się zachowują tak samo, prawda? Okazało się, że na spotkanie ewaluacyjne nie były zaproszone wszystkie osoby, które powinny być zaproszone, i to z różnych względów. Byli przedstawiciele między innymi szkoły, pan dyrektor szkoły w Krzywiniu, pani dyrektor biblioteki w Krzywiniu, jeszcze kilka innych osób, ale to osoby ściśle powiązane i podległe burmistrzowi Krzywinia. Nie było osób, które sygnalizowaliśmy, że dla obiektywizmu całej sprawy, całego procesu powinny być również ujęte w czasie rozmów. Nie było przedstawicieli związków zawodowych, które w szkole pracują, czyli Solidarności i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Nie było osoby kluczowej dla całej sprawy. Myślę ojca Kornela Filipowskiego, który cały ten proces nazwał i rozpoczął. Nie było przedstawicieli Rady Rodziców, nie było Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko, które w Lubiniu bardzo dobrze pracuje i funkcjonuje. Nie było też przedstawicieli Rad Sołeckich Okręgu Szkolnego. Z tych wszystkich podmiotów, które wymieniłem, był na spotkaniu pan sołtys Lubinia. Jedna, jedyna osoba z całego gremium, które wydaje nam się powinno w tym spotkaniu dla obiektywizmu całej sprawy uczestniczyć. To są dzieci, ale one też widzą i wiedzą, bo nie są gdzieś poza. Być może, że w tej chwili ich, tak powiem, świadomość, co się dzieje w świecie, jest większa, bo one korzystają przecież z tych wszystkich smartfonów i internetu, prawda? Żeby to nie wprowadziło w tych dzieciakach jakiegoś bałaganu. Mimo wszystko jest nawoływanie na to, żeby rodzice mieli kontrolę nad tym, co dziecko ogląda. Ale nie są w stanie pewnie tego konkretnie zawsze zabezpieczyć. Jeżeli się tutaj jeszcze to pojawia jako tutaj dziejące się, no to te dzieciaki mogą się pogubić. Nie? Po spotkaniu, o którym wiedziałem z kilku relacji, wiedziałem też, że ojca Kornela nie było, zadzwoniłem do ojca Kornela z pytaniem, dlaczego ojca nie było na tym spotkaniu. Był bardzo zdziwiony, że w ogóle jakiekolwiek spotkanie się odbyło, bo żadnej informacji ani zaproszenia nie otrzymał na to spotkanie. Dyrektorzy są zobowiązani do tego, żeby uwzględniać zgodę rodziców, żeby przedstawić także rodzicom i dać im możliwość wypowiedzenia się co do udziału dziecka w zajęciach, które mogłyby budzić wątpliwości rodziców. Dowiedziałem się, że procedura zapraszania konkretnie na to spotkanie wyglądała w następujący sposób. Dzień wcześniej, w godzinach popołudniowych, ktoś wkładał pewnie w szkole świstek papieru do koperty niezaadresowanej. Tam nie było ani podpisu, ani pieczątki. Koperta była nieoznakowana i tą kopertę jakaś niewidzialna ręka pewnie zanosiła na polecenie pana dyrektora do domu z czerwonej cegły przy krzaku numer 7. I tak to wyglądało. Zapraszanie. Czyli pisma urzędowe, tak by się wydawało w tym momencie, z kuratorium mają taką formę. W przypadku, w którym treści te są przekazywane podczas obowiązkowych zajęć, wówczas należy interweniować u dyrektora, u kuratora, a jeśli taka interwencja
nie doprowadzi do wyjaśnienia sprawy, to kontaktować się z Instytutem Ordo Iuris. My regularnie udzielamy pomocy w tego typu sprawach. Dowiedziałem się, że procedura ewaluacyjna, która została zastosowana do badania problemów w szkole w Lubiniu, straciła ważność w listopadzie roku 2020. Czy pobyt w więzieniu jest jakąkolwiek resocjalizacją? Ciebie, Dagmarę, czy to jak czegoś nauczyło, czy siedziałaś na wku**ie, bo cię oddzielili od dziecka? No, to ja nie siedziałam na wku**ie, ja siedziałam na płaczu. Problemy tego typu będą nabrzmiewały, będzie ich coraz więcej. Widzimy, co się dzieje w Poznaniu. Tam przychylna władza samorządowa w osobie pana prezydenta Poznania, można powiedzieć, że promuje tego typu zachowania. I dlatego, żeby zapobiec tego typu rzeczom, mamy klucz do rozwiązania tych problemów. Aby rozwiązać te wszystkie problemy, chciałbym zaapelować do pana prezydenta Andrzeja Dudy w imieniu również polskich dzieci, aby wypowiedział konwencję stambulską, która jest przyczynkiem do tych wszystkich problemów, które właśnie mamy.